Tektron.pl przedstawia inwerter solarny marki Volt Polska, model Sinus Pro 1000S. Inwerter o mocy 700 W, 1000 VA, który posiada wbudowaną ładowarkę solarną. Jest to regulator ładowania MPPT o napięciu wejściowym od 15 V do maksymalnie 50 V. A więc panele o napięciu 30 czy 37 V jak najbardziej tutaj będą pasowały. Maksymalny prąd 30 A. Jest to najnowszy model posiadający również wyłącznik ładowarki sieciowej. Ładowarka sieciowa jest w prądzie maksymalnym ładowania 20 A. Przedstawię tutaj logikę działania urządzenia. Na początek informacja. Urządzenie nie jest w żaden sposób konfigurowalne. To znaczy nie można ustawić napięć, przy jakich układ się przełączy na zasilanie z sieci, gdy akumulator się już rozładuje, czy też powróci na zasilanie z akumulatora. Tego tutaj ustawić nie można. Jedynie co to tryb pracy oraz wyłączyć ładowarkę sieciową, gdy pracuje w trybie solarnym. O, teraz będzie widać. Czyli tak, od początku. Na zasilaczu 30 V prąd, jak widać. Tutaj mamy podobne wskazania. Trzeba mieć tutaj na uwadze, że jest pewna zwłoka z podawaniem tutaj jakby tych informacji. Obciążenie 120-130 W. Akumulator jest w tej chwili jeszcze ładowany. Mamy prąd około 0,6 A. Zwiększenie obciążenia około 300 W powoduje, że ten prąd akurat tutaj z paneli jest pobierany. Jak widać. Praktycznie już przy tym obciążeniu akumulator jest prawie, że nieładowany. Ale przejdźmy tutaj do pokazania, w którym momencie zasilacz przychodzi na zasilanie z sieci, gdy akumulator jest już rozładowany. Ograniczę tutaj już prąd na zasilaczu, czyli teoretycznie zasymuluje zanik słońca, po prostu czy następuje wieczór. Troszeczkę za szybko, nie udało się, z tego względu, że mamy bardzo mały akumulator, to jest 7 Ah podłączony, dosyć wysoki pobór mocy. Muszę obniżyć tutaj obciążenie, tak bardziej sensowniejsze, żeby to nam ładnie się przedstawiło.
Prąd tak praktycznie obniżony jest prawie że do zera. 4 ampery idzie z akumulatora, napięcie na akumulatorze 11,8, 11,9. W tej chwili mamy. O, w tej chwili zasilacz przeszedł na zasilanie sieciowe. Akumulator jest ładowany 0,8 ampera. Z tego względu, że mamy wyłączoną ładowarkę sieciową, a prąd ograniczony tutaj z paneli jest dosyć mocno, bo to tam wychodzi tak jak widać cały amper. Akumulator będzie powoli, tutaj napięcie rośnie, ładowany. Czyli mamy tutaj około 13,3-13,4 V, kiedy następuje przejście na zasilanie z akumulatora. Znowu urządzenie wróciło nam na zasilanie sieciowe. Z tego względu, że to naprawdę jest bardzo mały akumulator. I przy tym obciążeniu bardzo szybko na nim spada napięcie. Jeszcze raz zobaczymy moment przejścia. To jest sygnalizacja. Mamy już 13,3. Spada 11,1, czyli przy około 11,1 V urządzenie przychodzi na zasilanie sieciowe. Możemy tutaj teraz włączyć ładowarkę sieciową, ale to prawdopodobnie będzie wymagało jakby zrestartowania urządzenia, żeby ta ładowarka zaczęła pracować. Ładowanie 0,7. Większy prąd. W tej chwili prąd paneli tam jest niecałe 3 ampery. Zasilacz to ogranicza. Napięcie nam już teraz powoli spada. I znowu nastąpiło przejście. Przejście następuje bardzo szybko, to jest praktycznie niezauważalne dla normalnym użytkowaniu. Kiedy przychodzi na zasilanie z akumulatora na sieć, w tej chwili urządzenie pracuje już na akumulatorze, napięcie szybko narosło, prąd tutaj ładowania 3 ampery akumulatora. Akumulator już podłączony, dużo, dużo większy. Ustawimy to niewielkie obciążenie, gdzieś tam 40 czy 50 W. W tej chwili oczywiście inwerter pracuje z akumulatora. Napięcie na panelach, jakby widać wszystko. Zwiększymy obciążenie.
W tej chwili obciążenie prawie 700 watów. Prąd został ograniczony. W tej chwili z akumulatora jest pobierane 700. Przepraszam, 71 amper. Napięcie powoli spada. Gdy na przykład by doszło do przeciążenia w tej chwili, zaraz tutaj dorzucę obciążenie. Urządzenie sygnalizuje przeciążenie. W tej chwili jest około 850 W, prawie 900. No nie chcę. Zwiększę dosyć sporo. No nie chcę się przełączyć. Przynajmniej napięcie wyjściowe spadło do 210 V. To trzeba zobaczyć, bo to jest prawie dochodzi do 30 amper ładowania. Z zasilacza jest pobierany dużo mniejszy prąd. Odłączę tutaj teraz panel. Obciążenie 400, troszeczkę ponad 400 W, pobór prądu 40 A. Załączę ładowarkę sieciową. Prąd zasilacza wzrasta. A więc prąd, zasilacz ma maksymalny prąd 20 A. Dlatego też widać, jak tam zabezpiecza, ogranicza ten prąd tą termolampką. A ładowanie mamy tutaj. Jak widać, zmienia się, tak? Dochodzi też prawie do 20 A, ale trzeba mieć na uwadze, że 40 A jest pobierane jakby z zasilacza, tak jakby po stronie 12 V. O co chodzi? Chodzi o to, że podając wyższe napięcie, zasilacz ładuje akumulator 12-woltowy wyższym prądem niż uzyskujemy tutaj z paneli, na przykład tutaj akurat powiedzmy tych 30-woltowych w cudzysłowie. Oczywiście to jest symulacja i nie jest jakaś tam dokładna i nie odzwierciedla rzeczywistych warunków pracy. Niemniej troszeczkę obrazuje, jak to funkcjonuje. Tutaj wskazania na wyświetlaczu, czyli mamy 13
6 amper dotyczą to, co jest pobierane jakby z paneli fotowoltaicznych. Nie wskazuje to prądu ładowania akumulatora.